Zastanawiacie się pewnie, po co was tu zebrałem. Już śpieszę z pomocą i wszystko wyjaśniam. Lecz czas na zmianę ról. Puknąłem bowiem niecny plan, stąd właśnie zaciśnięta pięść. I każde z was dotknie celów swych, jako jedna tej pięści. Pięść! Że co? By na własność mieć cały Dalaran! Ten za zły nie liga zła! Witajcie, z tej strony Skorpion. Przede mną, jak i wami, seria pod nazwą Puk-puk otwieram. Jest to jednak odcinek specjalny, ponieważ 9 kwietnia wyszedł dodatek o nazwie Wyjście z cienia i z tej okazji otworzymy sobie 25 pakietów kart z tegoż właśnie dodatku. No to zaczynamy. Ładna animacja, takie mamy to karty, zobaczymy. O, koks, może być. Lubię koksy. Niezła karta dla łowcy, super. Mamy nową kartę z taką umiejętnością jak dwuczar. Może być. To bardziej dla maga karta, ale widać jest dla wszystkich klas, też może być. I co tu? Fajna karta dla Huntera. Sorry, jest to bestia. Jak różowo. Co tu mamy? Szczurka. Może być. Spoko. O, nawet. A też jest karta, powiedzmy, że okej. O, mamy intrygę. Kolejne dobre karty, aczkolwiek ta karta jest, jak się tak zastanowić, niezła. Lecimy dalej. W pierwszych 10 pakietach powinna być legenda, bo jedną już dostałem za darmo, tak jak wszyscy, którzy się zalogowali niedawno. Słaba moim zdaniem ta karta. Taka średnia. O, dla Huntera mech przyda się. Spoko karta. No niezła jest, aczkolwiek trochę droga. Jakby była za 5 many, to luz. Jakby była 4 na 5 i za 5 many, no ale jest tak jak jest. O, spoko luzik karta, aczkolwiek ma pewną wadę, ale to kiedy indziej, może się ją wypróbuje w trakcie, wtedy się zobaczy, jak ona spełnia swoje warunki. Nie ma epików, nie ma legendy. Dla druida może być w sumie. Ja wiem, troszkę za droga karta, jakby była zatrzymana, to spoko jeszcze. Dziwna, ale myślę, że może być grana. No, karta, nawet. No, spoko karcioszka. Zawsze 4 obrażenia.
ale musi spełniać ten warunek, że musimy mieć czar kosztujący 5 lub więcej. Da się na pewno to zrobić. Żadna karta. O, może być dwuczar. Dawać tu epiki i te legendy, no. O, Murloc, luzik. Bardzo dobra karta. Moim zdaniem ta również jest bardzo dobra karta. Taka sobie. Aczkolwiek wszystko jest u tej karty, u tej zrównoważone. 2-2-2. Żadna karta. O, będzie to kompletu. Tam, bo już jedno mamy. Dawać te piki, no. Nie ma i nie ma. Mech. Dla Warriora. Średnia, ale może się sprawdzić. Może być. Aj, zacząłem od dupy strony, że tak powiem. Taka średnia. Nawet przeciętna bym rzekł. O. Niezła karta. I ta też. No ale czemu nie zrobili tutaj 3 życia, tylko 2? Ale jak dla maga, przydatna karta na pewno. No patrzcie, i nie ma epików. O legendzie tu już nie wspomnę. O, będzie komplet. Tu również. Mech. Powiem szczerze, że no niezła karta, naprawdę. Choć się wydaje trochę krapowata. Ale na agrodeki dobra w miarę, tylko że no 6 many kosztuje. Przy agrodekach 6 przy szóstej turze to już prawie się powinno lub całkowicie rozłożyć przeciwnika. Ale i tak dobra karta. O, będzie komplet. Żadna karta. Wow, za 10. Trochę droga, bardzo droga nawet bym rzekł. Ale myślę, że niezła i nieźle ją można wykorzystać. No, jest epic nareszcie. Fajna karta, bo za 0. Do szamana. Tu już pójdzie na pył. Może być. Żadna karta. O, kolejny Murloc. Luzik. I co to za epik? Obadajmy. Epicka karta. Średni ten epik, jak mam być szczery. Nice, nareszcie legenda. Oby była dobra. Będzie komplet. Powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka wydaje się słabe, ale jest, powiedzmy, że niezłą tą kartą jak na początek. Bo ona najlepiej nadaje się na początek gry. Choć później też ją można oczywiście wykorzystać, czemu nie? Takie średnio dobre. Ło, koks, żywiołak. Lubię koksy. Dobra, sprawdźmy tą legendę. 3, 2, 1, go! Murloc, pięknie. Będzie do Murloków, do Szamana.
Spoko, naprawdę legenda. Podoba mi się. No to teraz dawać te epiki. Bo legendy raczej bym się nie spodziewał teraz prędko. O, będzie komplecik. Niezły sekret. Tu będzie komplet. Znowu nie to. I bardzo dobra karta dla kapłana. To już mam, więc pójdzie chyba na pył. To na pył, bo już mam. Chyba, że tylko jedną sztukę, więc tu będzie komplet. Więc ok. Jedziemy dalej. Tu mam, komplecik będzie. O, piracik. Luzik, karta nawet, no. I mech. I powiem szczerze, że ta karta jest, jak dla mnie, słaba. Fajnie, że ma prowokację ze 4 many, 3 na 8, no taki koksik. Ale przyzywa od przeciwnika, stronnika ze swojej talii. Więc może fajnie, jak przyślę, powiedzmy, na stół jakiegoś tam stwora 1-1, ale może też przysłać, nie wiem, stwora, powiedzmy, jakiegoś mega koksa, nie wiem, 10 na 10, tak? Albo coś jeszcze innego. O, bestia. Czyli taki deck, widzę, można będzie połączyć bestie i murloki. No, fajna karta, wręcz świetna. Tą już mam. Tą też. O, niezła karta. Podoba mi się. Kapłan, widzę, ma w miarę dobre karty. Zapewne nie wszystkie, no ale... Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Czyli w graniu w HS-a. Na pył. Już się zaczynają powoli powtórki. Na pył. Będzie komplet. Tej nie mam. Aga, przeciętna. Nic nie ma poza ukryciem. Wszystko 3-3-3. A ta pani? Już mam. Też będzie komplet. Coś epików nie mam za wiele, bo tylko chyba jak na razie do tej pory jeden. Czyli słabo. Wow. Mam już. A tu będzie złota. Spokes. No, wydaje się całkiem możliwa. Jak się ma sekret, to będzie 3 na 4. A ciekawe, jakby miało się 3 albo 4 sekrety, czy 2. To daje też tylko plus 1, 1 i koniec, czy za każdy? Chyba tylko raz. No, nawet spoko karta. Na pył. To już też mam, więc chyba też na pył. O! Niezła karta. Gdzie są epiki? Fajny rysunek, ładny. Może być. Luzik. Chyba będzie komplet. No, tu też.
O, kolejny removal dostaje łotr. On ma ich bardzo dużo. Niezła karta, trzeba przyznać. Rzadka karta. No, podoba mi się, również fajna. I ostatnie 10 pakiecików. Epików nie ma, a szkoda. Ta karta jest i dobra, i słaba. Nie mam jej, a można fajnie ją wykorzystać. Będzie komplet. Tu chyba też. O, tej nie mam. Wydaje się... średnio dobra. Ale ma prowokację. Obrażenie od zaklęć, czyli nie jest źle. O, dwuczer. Moim zdaniem ta karta jest przeciętna albo i nawet słaba. Choć zapewne może mieć fajne zastosowanie, tylko trzeba umieć dobrze to wykorzystać, tą kartę. Co my tu dalej mamy? O, drugi epik. Dopiero na tyle pakietów. Bez jaj. O, dwa są. No nieźle. Mam już. Też, więc na pył idą. Tego mecha nie mam. Niezła karta. I sprawdźmy te epiki. Go. Broń, fajnie. I fajna, i nie. Co zależy, można ją ciekawie wykorzystać, tą broń. Ale wydaje mi się, że jest niezła i może być grana. Ok, kolejny epik to... O, jeszcze jedna broń. Tym razem dla wojownika. Bardzo dobra karta. No, trzeba przyznać, bardzo dobra. Nie jest źle. To znowu będą się sypać komony. Mam. Mam. Tej nie. Karty nie mam. Jest ok. Posiadam. A. Takie sobie. Już mam. To również na pył. Tu będzie komplet. Tu chyba też. O, tego murloka nie mam. Fajny, fajny. Podoba mi się i statystyki ok. Dużo kart do szamana dostaję, ja tak średnio, jak mówiłem już kiedyś. Będzie komplet. Na pył. Tu chyba komplecik będzie. Tu również, albo już na pył. Tej pani nie mam. Fajna karta, tylko właśnie przyzywam losową bestię, ale sobie, nie przeciwnikowi, mam nadzieję.
Powiem tak, no troszkę droga jest. Jak była za 6 many, 5 na 7 statystyki. Ale niestety jest jak jest, no ale ogólnie wydaje się dla mnie karta spoko, ale czy będzie grana? Zobaczymy. Może daliby jakąś legendę, na pył. Tutaj chyba nie mam, albo już mam, ale jedną sztukę, więc tu będzie komplet. Bodajże. Aj, znowu otworzyłem. Zamiast na końcu, to teraz. Droga karta, bardzo. Ale może być grana. Już mam. I tam też. Co my tu będziemy mieli? Sprawdźmy. Już posiadam. O, tam też to na pył. Więc powoli zaczynają się powtórki. I to coraz częstsze będą. Też posiadam. Tam także. A to? Będzie komplet. Git. Na pył. Tej nie mam. Jest ok. Świetna karta. Na pył. Tej nie mam. Intryga. Bardzo dobra karta. Dla szamana. A tu będzie taka karta, która idzie na pył. Ta także. Tej nie mam. A, taka zwyczajna, ale żywiołak to jest plus. Tej też nie mam i... Niby zatrzymane 5 na 6 statystyki, wow. Ale ta umiejka jest taka... No... Trochę ciężko do zrealizowania, choć się da. Tą panią już mamy. No i ostatni pakiet. Jak w nim coś na pocieszenie będzie? Wątpię. Posiadam. Tam również. Tej nie mam. Bardzo dobra karta. Będzie komplet. A tu? Chyba też będzie komplet. To tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!